Kiedyś słyszałem takie słowa, że kocha się pomimo, a nie za coś. Natomiast nie do końca się z nimi zgadzam. Uważam, że jeśli ktoś okazuje ci miłość codziennym zachowaniem, przygotowaniem ci, nie wiem, z samego rana jakiś kanapek do pracy, czegokolwiek, co nie jest jakby wymagane, to w ten sposób okazuje ci jakieś uczucie i uważam, że u nas, czy ze strony Nikoli takie zachowania są codziennością, więc no, między innymi za to ją kocham, za to jaka jest, za to, że potrafi być cierpliwa i gdzieś bardzo często potrafi mnie po prostu zrozumieć. Zmienił moje życie. W sumie wiem, że gdyby nie Wojtek, to na pewno nie byłabym tu, gdzie jestem. I nie chodzi tylko o Kraków, ale też ogólnie o miejsce w życiu, w jakim jestem. No, pomógł mi też chyba dorosnąć, bo my już jesteśmy razem prawie 9 lat, więc w sumie mamy ze sobą też taki etap wspólny dojrzewania do dorosłego życia. No i pomógł mi być, tak myślę, lepszą osobą niż byłam kiedyś. Mniej rozwydrzoną. Ale Beksą dalej jestem, jak się okazało, po zaręczynach. No, za to go najbardziej kocham. Że jest po prostu, no. Że kiedyś się spotkaliśmy i już tak zostało i mam nadzieję, że tak będzie zawsze.